Dzięki funduszom z budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego pacjenci szpitala chorób płuc i rehabilitacji w Łagiewnikach mogą korzystać z kilkudziesięciu nowoczesnych przyrządów, które pomagają odzyskać sprawność ruchową po uszkodzeniu ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Zakupiliśmy, proszę Państwa, zestaw takich testów diagnostycznych do oceny funkcji poznawczych, specjalny system do pomocy, do terapii i diagnozowania zaburzeń mowy o typie afazji u chorych po udarze. Pobyt na oddziale to dla pacjentów po udarze szansa na szybszy powrót do zdrowia. Rehabilitacja to przede wszystkim regularne treningi motoryczne i sensoryczne. Wielu pacjentów, które tutaj przychodzi, I wychodzi jako zupełnie inni ludzie. Wiele osób mówi, że to jest cud, jaki postęp w rehabilitacji dokonał się tutaj. W pierwszej edycji budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego do wykorzystania było 5 milionów złotych. Mieszkańcy regionu mogli wybierać spośród ponad 200 projektów. Ostatecznie zrealizowane zostaną 32, a instytucje już szykują się do kolejnej edycji. Chcemy zakupić urządzenie unikalne w skali województwa łódzkiego. Nie ma jeszcze nikt takiego. Myślę, że przyda się do oddziału rehabilitacji neurologicznej. Projekt do drugiej edycji budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego będzie można składać na przełomie kwietnia i maja. Więcej informacji można znaleźć na stronie Urzędu Marszałkowskiego.